Wyjdź, jestem nieumalowana! Jestem na dwóch dietach, bo jedną się nie najadłam. Schudłabym, ale szkoda mi cycków. Kierunkowskaz. No co, to nie chcę, żeby wiedzieli, gdzie jadę. Kochanie, nie bój się. Ten chłopak, z którym byłam na obiedzie, to gej. Chyba zwariowałeś, że pozwolę ci iść na spacer z tą lesbijką. Nie chodzi o to, co powiedziałeś, tylko chodzi o to, jak to powiedziałeś. Nic mnie to nie obchodzi. Nowa koleżanka? To się z nią ożeń. Kochanie, nie bój się. Poradzimy sobie. To znaczy, ja sobie poradzę. To znaczy, znajdę faceta z mieszkaniem, dobrym samochodem i który nie jest nieudacznikiem. Nikt nie dzwoni, nie pisze. Nic się mną nie interesuje. Matko, no nie mają kiedy dzwonić. W przedszkolu marzyłam o szkole, w szkole marzyłam o studiach, na studiach marzyłam o pracy. Co mi się w tym przedszkolu nie podobało? Chciałabym być taka chuda, jak wtedy, gdy myślałam, że jestem gruba. To, że odprowadza mnie mój były do domu, nie znaczy, że ty możesz wracać innym autobusem ze swoją koleżanką z pracy. Trzeba wstawać, samo się nie zrobi. Albo dam temu szansę. Jak mogłeś mnie uderzyć? Nie kupuj mi żadnego prezentu. Jak mogłeś mi nic nie kupić? Daj mi czekolady, a nikt nie będzie ranny. To nie jest tak, że ja ciebie ograniczam. To nie jest moja wina, że chcę się z tobą spotkać wtedy, kiedy ty akurat idziesz z kolegami na piwo. Kochanie, skręć w prawo. Dobrze. Przyczepię się o jakąś pierdołę. I tak przeprosi. A ty nie masz co robić, tylko te bzdury oglądasz? Chodź na tył. Ty myślisz tylko o jednym. Jak możesz nie mieć ochoty na seks? Przerwałam z chłopakiem. Bo mówił mi, że jestem gruba. I teraz muszę schudnąć, żeby mu udowodnić, że miał rację.